jest dla Was wynik rozczarowujący? Uważam, że zdecydowanie tak, ponieważ stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, które powinniśmy wykorzystać i myślę, że w drugiej połowie to było widać, że długo przebywaliśmy na połowie przeciwnika. Olimpia wyprowadzała te kontrataki, no ale wynikały one bardziej z przypadku, może z naszych błędów gdzieś tam strat piłek, ale rzeczywiście tych sytuacji stworzyliśmy sobie bardzo dużo, no i myślę, że jest duży żal, tym bardziej, że to jest daleka podróż, a z dalekiej podróży 3 punkty smakują zawsze najlepiej. Jak spotkaliśmy się w Mieście czy na meczu z Zawiszą, to występowałeś na pozycji napastnika. Teraz jesteś pomocnikiem na środku pola. To duża różnica dla Ciebie? To znaczy, no trener wcześniej mi mówił, że może wystąpić taka możliwość, także to jest kwestia trochę zastanowienia się, że to jest jednak inna pozycja, troszeczkę inny styl gry, ale myślę, że to akurat nie jest dla mnie wielki problem. Gdybym miał grać na pozycji bramkarza, to już by był większy problem. Taka panuje obiegowa opinia, że jesteście jednym z tych kandydatów do walki o ekstraklasę, to jest prawda? No, skoro jesteśmy z przodu, no to można tak mówić. Jednak uważam, że teraz w ostatnich meczach, znaczy w ostatnich dwóch to zwyciężyliśmy, ale uzyskaliśmy 3 remisy, gdzie zdecydowanie powinniśmy wygrać i to jest nasz duży błąd, że straciliśmy właśnie poprzez te 3 remisy 6 punktów. Gdybyśmy mieli właśnie te punkty, to bylibyśmy znacznie wyżej, dlatego jest to nasz duży błąd i na pewno już można powiedzieć, że teraz żałujemy tego. Jasne. Andrzej, masz porównanie chociażby z ubiegłym sezonem. Zmieniła się ta pierwsza liga? Znaczy, pierwsza liga zawsze jest ciekawa, każdy z każdym może wygrać, na każdym stadionie są inne warunki, także myślę, że znacząco ta liga się nie zmienia.